Boże, coś Wam powiem. Jakże niewiele potrzeba, żeby pójść za Jezusem, zostawiając przeszłość za sobą. Pójdź za mną. Wystarczyłoby, celnik porzucił swój zawód i poszedł z radością z Jezusem, zaprosił go do siebie i wydał ucztę. W samym słowie zawód tkwi coś, co nie spełnia naszych oczekiwań. Wykonujemy jakieś zadanie, ale nie czujemy się szczęśliwi. Celnicy byli uważani za grzeszników, bo nie działali na rzecz lokalnej społeczności, ale na rzecz okupanta. Byli wytykani palcami i izolowani od reszty. Byli po prostu osamotnieni. Dlatego nie powinno nas dziwić, że Mateusz zaprosił grupę przyjaciół po fachu, by i oni mogli posmakować tej radości, której on doświadczył. Takie działania zawsze będą komentowane. Nigdy nie będzie na nie jednoznacznej zgody, akceptacji, bo po pierwsze, osoba Jezusa nie pasuje wielu, a do tego kontakty z grzesznikami jeszcze tę nienawiść podsycają. Ten jeden zwrot, pójdź za mną, zupełnie inaczej brzmi, gdy wypowiada go zwykły człowiek, a inaczej, gdy wypowiedział to Chrystus. Kiedy mówi człowiek, oczekuje kolejnego zwolennika i naśladowcy. Natomiast Jezus, mówiąc to, pragnie pociągnąć ludzi na spotkanie z Ojcem. Nie chcę, żebyśmy go kalkowali, ale pragnie pokazać, że jego styl życia, działania, mówienia i tej relacji z człowiekiem jest najbardziej opłacalny. Mateusz został wybrany do grona 12, by stać się świadkiem. Żył niby z dnia na dzień, wypełniał swoje obowiązki, ale to nie było życie prawdziwe. Kiedy poszedł za Jezusem, kiedy zostawił swoją komorę celną, zawód się skończył, a zaczęło się życie pełne nadziei. Zostawiając grzech, człowiek doświadcza napełnienia się łaską. To, co było dla niego ciężarem, już nie istnieje. Otwierają się przed nim nowe możliwości. A nawet jeśli na końcu życia będzie męczeństwo, to ono nic nie znaczy innego, jak całkowite spotkanie i oddanie się Bogu. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają, przypomina Chrystus. Dziś właśnie uświadamia nam, dlaczego jedni ludzie za Nim chcą iść, a inni Go unikają. Wszystko jest konsekwencją wiedzy o sobie. Jeśli wiem, że jestem grzesznikiem, to szukam ratunku. Natomiast gdy żyję w fałszywym przekonaniu o swojej niewinności, to przecież nic mi nie grozi, niczego nie muszę się lękać. Bóg i zbawienie jest mi niepotrzebne. Wezwanie Jezusa sprawia, że zmienia się wszystko. On wzywa nas od siedzenia na komorze celnej, od kręcenia się wokół własnych potrzeb, od gromadzenia sobie dóbr, do siedzenia z Nim, czyli budowania wspólnoty, która dzieli się wszystkim i otwiera na wszystkich. Wzywa nas do doświadczenia radości bycia ze sobą. Mateusz, słysząc wezwanie, doznaje uzdrowienia duszy. Otrzymuje nowe serce, które jest w stanie miłować Boga i nienawidzić grzechu. Dostrzega w Jezusie Pana, który leczy i ratuje. Słowa tej Ewangelii są wciąż aktualne. Jezus wciąż zaprasza nas do podążania za Nim. Każdy w swoim zawodzie i stanie. Powiedział św. Ignacy Antiocheński, chrześcijanin nie jest Panem samego siebie, ale jest oddany na służbę Bogu. Podejmowanie decyzji w wolności jest warunkiem naszej dobrej kondycji cielesnej, psychicznej i duchowej. Przesiąknięci Bożym darem jesteśmy w stanie pomagać sobie i innym. Z Panem Bogiem.